Istnieją osoby, które kierując się pragnieniem złagodzenia cierpienia innych i złączenia się z krzyżem Chrystusa, ofiarowują się Bogu jako ofiary przebłagalne. Bóg przyjmuje te poświęcenia i obdarza łaskami duchowymi. Niektóre z tych ofiary, które nazywamy prorokami, otrzymują dar widzenia scen tragedii przyszłych, aby wcześniej móc się modlić i cierpieć w intencji złagodzenia nadchodzących cierpień. Przykładem proroków mogą być ojciec Oliveira, Maria Pawłowicz, Iwan Dragicewicz i brazylijska siostra, której imienia jeszcze nie ujawniono. Podczas adoracji, którą brazylijska siostra odbywała 28 września, objawione zostało jej poznanie 6 straszliwych wydarzeń przyszłych, z których jedno już się spełniło. Dlatego właśnie chciałbym dzisiaj porozmawiać o tym widzeniu 6 zdarzeń, ponieważ jedno z nich dotyczy naszej ukochanej Polski. Dlatego ważne jest, abyś obejrzał ten film do końca. Zanim przejdziemy dalej, ważne jest zrozumienie, dlaczego Bóg posyła tylu proroków, aby nas ostrzec przed tym, co nadchodzi. Odpowiedź jest prosta. Pokój jest zagrożony. W związku z tym, ponieważ nasz Bóg jest dobry i sprawiedliwy, obecnie zapewnia coś, czego wcześniej nie widziano. Posyła Najświętszą Maryję Pannę w długich objawieniach, aby bezpośrednio nas pouczać, jak powinniśmy postępować. Musimy więc pilnie spełnić swoją rolę. Przejdźmy do 6 znaków. Ostatni z nich, moim zdaniem, jest najbardziej niepokojący. Pierwszy znak – wybuch człów, bomb, zabierający życie i raniący wiele osób. Następnego dnia po tym widzeniu terrory, niosący potężne ładunki wybuchowe na ciele, wysadził się w Pakistanie, pochłaniając dziesiątki istnień i raniąc innych. To na pierwszy rzut oka wskazuje, że pierwsze widzenie już się spełniło. Drugi znak – coś w rodzaju spadającej gwiazdy. Trzeci znak – ludzie patrzący w duże wyłom w ziemi. Czwarty znak – silne wiatry, burze, gwałtowne fale i zawalające się budynki z powodu trzęsienia ziemi. Powodzie w Nowym Jorku, burze w Libii, trzęsienie ziemi w Maroku, skutki El Niño w Brazylii. Czy wszystkie te klęski żywiołowe można uznać za spełnienie tego znaku? Piąty znak – wybuch wielkiego wulkanu. Możemy myśleć o Campi Flegrei we Włoszech, czy może o Yellowstone w Stanach Zjednoczonych? A ostatni znak, najpoważniejszy i najbardziej niepokojący dla naszego narodu, dotyczy czegoś wybuchającego w Polsce. To widzenie prawdopodobnie powtórzyło objawienie, które siostra otrzymała 8 sierpnia, o którym niedawno podzieliłem się w filmie na tym kanale i zachęcam do obejrzenia. Polska jest celem, ponieważ wyznaje silną wiarę katolicką, zakazała abor na swoim terytorium, ponadto komuni i nazi uznawane są za zbrodnie. Z Polski promieniują na świat promienie Bożego miłosierdzia. Jaka jest Twoja opinia na temat tych intensywnych objawień i tego widzenia? Podziel się w komentarzach. Po zakończeniu widzenia tych znaków, siostrze przedstawiono fragment z Księgi Habakuka, rozdział 2, wersetów 1-4, który mówi: stanę na straży i stanę na warcie, obserwując, co mi Pan powie i co mam odpowiedzieć na moje zażalenie. I Pan mi odpowiedział: napisz jasno widzenie na tablicach, aby można je było łatwo przeczytać. Bo widzenie oczekuje wyznaczonego czasu, mówi o końcu i nie zawiedzie. Chociaż zwleka, czekaj na nie, bo ono na pewno przyjdzie i nie będzie się spóźniać. Napisz: niegodziwy jest wyniosły, jego pragnienia nie są dobre, ale sprawiedliwy będzie żył dzięki swojej wierności. Teraz proszę zwrócić uwagę na objawienie katolickiego misjonarza Juan Antonio z 2001 roku, z którego zacytuję krótki fragment. Trzecia woj, światowa, gorsza niż dwie poprzednie razem wzięte, miała rozpocząć się w 1995 roku. Jednak została przełożona na nieco późniejszą datę dzięki modlitwom i ofiarom ludzkości, szczególnie przez grupy modlitewne, które powstały na całym świecie, aby odpowiedzieć na wezwanie Matki Chrystusa, tworząc tym samym duchowe wojsko na ziemi. Moi bracia i siostry, wszystkie te objawienia, wizje i odkrycia mają sens w świetle tego, co już obserwujemy i tego, co jeszcze nas czeka. Znajdujemy się na początku wielkiej ucisku, a prośba Matki Bożej do ludzkości jest prosta.
weźcie różaniec święty i módlcie się codziennie, nieustannie. Musimy mieć nasze oczy skierowane ku obietnicom Pana, który nie opuści nas w naszych cierpieniach, ale przyjdzie nam z pomocą. Miejmy nadzieję, że wszystko może się zmienić poprzez modlitwę i pokutę. Pamiętajmy, że oprócz nadziei i wiary, Bóg również prosi nas o miłość bliźniego. Nasza łańcuch modlitw oddalił nas od wielkiego i budzącego strach konfliktu w 95 roku. Nasze modlitwy mogą nie zakończyć konfliktów, ale mogą złagodzić okropne konsekwencje możliwej trzeciej wojny, która według niektórych ekspertów już stopniowo się rozpoczyna tuż przed naszymi oczami. Zrozum, Twoja modlitwa robi ogromną różnicę. Nasza modlitewna akcja na rzecz pokoju wpłynie na wydarzenia prorocze. Musimy naprawdę wierzyć i modlić się z wiarą i odnowioną nadzieją. Matka Nieba apeluje. W tym momencie zróbmy razem swoją część. Módlmy się. Kochany Boże, Ojcze pełen miłości i miłosierdzia, zwracamy się do Ciebie pokornie, świadomi, że jesteś źródłem wszelkiej mądrości i miłości. Dziękujemy za ten moment refleksji nad przekazami przekazywanymi przez proroków, wizje, które wzywają nas do działania, modlitwy i szukania Twojego miłosierdzia. W tych czasach niepewności i cierpienia zdajemy sobie sprawę, że pokój jest zagrożony w naszym świecie. Nasze serca są smutne w obliczu tragedii i cierpień, które mają miejsce. Jednakże, Panie, wiemy, że nawet wśród ciemności Twoje światło i miłość pozostają niezachwiane. Mocno wierzymy, że nawet w trudnych chwilach jesteś z nami, prowadząc nas ścieżką wiary i nadziei. Błagamy, Panie, o Twoje miłosierdzie dla wszystkich tych, którzy cierpią skutki wydarzeń objawionych prorokom. Prosimy o Twoją łaskę, aby ofiary znalazły pociechę, uzdrowienie i pokój w Twojej miłości. Niech ci, którzy nas opuścili, znajdą światło i wieczny pokój w Twojej obecności. Jako Twoje dzieci łączymy się w modlitwie, odpowiadając na wezwanie Twojej Najświętszej Matki. Trzymamy w dłoniach święty różaniec, potężne narzędzie modlitwy i miłości. Módląc się z oddaniem, możemy wstawić się za światem i wszystkimi cierpiącymi. Niech nasze modlitwy złagodzą przyszłe cierpienia, złagodzą ból i uspokoją strapionych serc. Panu, daj nam możliwość czerpania nauki z przekazu biblijnego proroka Habakuka. Chcemy pozostać mocni w naszej wierze, ufając, że Twoja sprawiedliwość zwycięży i że światło prawdy rozjaśni nasze życie. Udziel nam siły, abyśmy żyli zgodnie z wiernością, nawet w najciemniejszych chwilach. Niech Matka Nieba, nasza Pani, wstawi się za nami. Niech nas otoczy swoim płaszczem ochronnym i poprowadzi ku pokojowi. Maryjo, Matko wszystkich, módl się za nami, abyśmy mogli wzrastać w naszej pobożności i miłości do Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech będziemy podążać Twoimi naukami i przykładami miłości, współczucia i służby potrzebującym. Pan, wysłuchaj naszej modlitwy i obdarz nas łaską bycia narzędziami Twojej miłości i pokoju w świecie. Niech za pośrednictwem naszej modlitwy i działania przyczynimy się do budowy świata, w którym panuje pokój, a Twoje imię będzie uwielbione na wieki. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, modlimy się i ufamy, wiedząc, że jesteś Bogiem wszelkiej łaski i miłości. Amen.